Panie trenerze, remisujemy w pierwszym meczu w ramach przygotowań do nowego sezonu z Ruchem Chorzów 1-1. Widział pan fakcję niemal wszystkich zawodników podczas dzisiejszego spotkania. Pańska ocena? Rzeczywiście, bardzo wartościowy sparing. Bardzo wartościowy sparing z tego powodu, że mogłem zrobić sobie taki przegląd wojska. Zawodnicy, którzy gdzieś tam przez ten tydzień ze mną trenowali, nigdy nie oddadzą tego, co się oddaje po prostu w sparingu. W takim sparingu jak chociażby z Ruchem Chorzów, gdzie Ruch Chorzów, widać, że to jest zespół, który jest bardzo dobrze zorganizowany, ma bardzo dobrych piłkarzy i widać, że to nie był przypadek, że awansowali do drugiej ligi, wygrywając wszystkie mecze. Wystąpiło kilku testowanych zawodników. Jak pan może streścić ich występ w dzisiejszym sparingu? No, testy to mają do siebie, że przede wszystkim się patrzy na takie indywidualne umiejętności, bo jeżeli chodzi o takie zgranie z drużyną, no to trudno tutaj wymagać od tego, żeby ci chłopcy byli w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech jednostek treningowych już na tyle zgrani, że wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o to, to ja myślę, no dosyć pozytywnie przede wszystkim wypadli młodzi chłopcy, którzy tutaj grali. Nie będę mówił po imionach, bo młodzi chłopcy mają to do siebie, że zwykle no, gdzieś tam sodóweczka gdzieś im uderza, ale myślę, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczony co najmniej dwoma zawodnikami. Jeszcze pytanie o Szymona Zalewskiego, który musiał opuścić murawę w pierwszej połowie. Czy wiadomo, co tam się stało i co z Szymonem? Nie wiadomo, bo kredka go zabrała, ale to nie wyglądało najlepiej. Z dwóch względów. Z tego względu, że po prostu został zniesiony z boiska, a po drugie no, Zalu jest po prostu zawodnikiem, który musiałby zostać przejechany przez pych, żeby mu coś było. Czyli coś jest nie tak. Kurczę, obym się mylił, oby było wszystko w porządku, bo to jest bardzo dobry, wartościowy zawodnik i stracilibyśmy naprawdę duże osłabienie byśmy doznali.